Cześć, z tej strony Wiktor. Tematem w tym tygodniu jest dysforia płciowa. Nie jest to łatwy temat, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwy. Także na początku przedstawię Wam może, czym jest dysforia płciowa i przeczytam Wam internetową definicję tego słowa, ponieważ pewnie wiele z Was nie wie, czym ona jest. Napięcie, niepokój, nienawiść, lęk, wstyd. Skierowane wobec siebie elementów własnej fizyczności lub innych cech wskazujących na płeć biologiczno-społeczno-prawną. Potocznie uwięzienie w niewłaściwym ciele. Istnieją różne typy dysforii. Istnieje dysforia płciowa. Może też istnieć dysforia dotycząca naszego ciała. Dysforia występuje, kiedy nie czujemy się dobrze w swym ciele. Kiedy patrzę na siebie w lustro, widzę siebie, ale kiedy widzę swoje ciało, wydaje mi się, jakby to ciało należało do kogoś innego, nie do mnie. U każdego dysforia może dotyczyć czegoś innego. Na przykład u jednych może dotyczyć to klatki piersiowej, u innych na przykład dolnych partii, a u jeszcze innych może to dotyczyć wszystkiego. U mnie dotyczy to głównie głosu i klatki piersiowej. Ogólnie mojego ciała i mojego wzrostu, ponieważ jestem bardzo niski. Nie mam dużej dysforii dotyczącej moich dolnych partii, chociaż czasami występuje. Takimi rzeczami, które mogą Wam pomóc podczas dysforii płciowej, może być na przykład binder. Binder kompresuje klatkę piersiową, żeby wyglądała na bardziej męską. Binder naprawdę może pomóc. Ja na przykład, odkąd go noszę, nie pamiętam, żeby wyjść z domu bez niego. Właściwie to nawet po domu nie chodzę bez niego, jedynie w moim pokoju. Kolejny przedmiot, który może pomóc w dysforii dotyczącej naszych genitalii, to paker. Paker to przedmiot, który zazwyczaj po prostu ma kształt męskich genitalii. U dysforii może pomóc wiele takich małych czynników. Naprawdę niektórym osobom w dysforii mogą pomóc takie małe rzeczy. Na przykład niektórzy nie goląc się czują się bardziej męsko. Lub niektórzy czują się na przykład bardziej męsko w towarzystwie chłopaków. Kolejną taką rzeczą, o której właściwie wielu transseksualnych chłopaków nie wie, jest olej kokosowy. Olej kokosowy ogólnie pomaga na porost włosów, dlatego właśnie niektóre osoby stosują go na twarz. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie działa to zbytnio na brodę. Znaczy, urosną wam włosy, ale będą białe, więc nawet jeżeli będziecie je golić regularnie, to nie będziecie mieć brody. Ja nakładam ten olej głównie w tym miejscu na noc. Oczywiście też wiadomo, że nie urośnie wam potem jakiś, nie wiem, bujny wąs. Ale jednak trochę zadziała, także ogólnie polecam. Inną taką rzeczą może być po prostu kupowanie ubrań w dziale męskim. Jeżeli nie jesteście w stanie kupić bindera, to bardzo mogą wam pomóc luźne ubrania lub stanik sportowy. Jeżeli wasi rodzice nie są tolerancyjni lub jeszcze nie jesteście po coming outcie, możecie zawsze nosić ubrania unisex. W moim przypadku to wyglądało tak, że nosiłem męskie ubrania już przed coming outem, także nikt nie miał z tym problemu. Podczas dysforii płciowej najlepiej jest, żeby zająć się tylko sobą, na przykład odprężyć się, pooglądać jakieś filmy, posłuchać muzyki, nie myśleć za dużo o swoim ciele. Myślę, że coming out też na pewno pomoże wam z tą dysforią, ponieważ nie będziecie musieli się już ukrywać i będzie wam łatwiej. Nawet jeżeli wasi rodzice są nietolerancyjni, to pamiętajcie, że w końcu przyjdzie ten czas, że będziecie musieli się wyprowadzić i będziecie już sami o sobie decydować. Tak samo jest z osobami w szkole. Niedługo już skończycie tą szkołę i zapomnijcie o tych osobach. Także myślę, że warto po prostu przeczekać to i nie przejmować się tym. Jeżeli chcecie pomóc osobie z dysforią płciową, to wystarczy, że będziecie używać dobrych zaimków, używać imienia, którego po prostu używają. Także myślę, że to na tyle.
Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Także dziękuję za wysłuchanie i widzimy się za tydzień.